Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić temat, który pozornie może kłócić się z poglądami, które prezentujemy w systemie terapii manualnej holistycznej, której jestem reprezentantką. Jednak okazuje się, że ten pogląd dotyczy tego, że tak naprawdę w pracy manualnej z pacjentem nie można stosować schematów, nie ma schematów. I rzeczywiście tak jest. Gdybyśmy wzięli kilka kart pacjentów, czy kilkadziesiąt kart pacjentów, okazałoby się, że nie powtórzy się jedna taka sama terapia, jeden taki sam proces terapeutyczny. Jednak w naszym systemie obowiązują pewne zasady, które jeśli ułożymy je w taki logiczny ciąg, logiczny sposób, to powstanie algorytm, który jest bardzo dobrym sposobem pracy z pacjentem trudnym, z pacjentem niczym, właśnie z takim pacjentem, o którym tutaj mówimy. Na początek chciałabym bardzo krótko zasygnalizować, jaki to jest rodzaj i wielkość problemu. Badania epidemiologiczne pokazują, że aż u 25% pacjentów z zawrotami głowy nie znaleziono przyczyny obiektywnej. Dalej, na migreny cierpi bardzo dużo ludzi, ale 50% z tych osób nie ma postawionej diagnozy. Kolejne, idiopatyczne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, bardzo obciążające. Również wiele osób nie ma postawionej przyczyny tego problemu, tej choroby. Kolejny, często skurcz komorowy bez choroby organicznej serca, 10% pacjentów. I dalej, anafilaksja, łącznie z tym najbardziej obciążającym wstrząsem anafilaktycznym, 5-30% ma charakter idiopatyczny. Tętnicze nadciśnienie płucne, również bardzo obciążająca choroba, blisko połowa przyczyna jest nieznana. Czyli tak naprawdę mierzymy się z bardzo dużą ilością pacjentów i z bardzo dużym bogactwem objawów, z którymi tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić. I między innymi do naszych gabinetów, do gabinetów terapeutów manualnych trafiają tacy pacjenci. Jak sobie radzić? Czy odsyłać, czy zajmować się? To jest właśnie pytanie, na które chcemy odpowiedzieć w tym wystąpieniu. Żeby przybliżyć osobom, które nie znają charakteru naszej pracy, na czym opiera się nasza praca, chcę podkreślić, że tak naprawdę my bazujemy bardzo, bardzo mocno na tym, co daje nam wiedza na temat anatomii, fizjologii i biomechaniki i układ nerwowy. Dużo wiemy na temat układu nerwowego somatycznego i regularnie wykorzystujemy wiedzę na temat poszczególnych segmentów ruchowych kręgosłupa i związku tych segmentów z wszystkimi strukturami naszego ciała, a więc nie tylko z narządem ruchu, również z narządami wewnętrznymi, a także z gruczołami wydzielenia wewnętrznego itd. Bazujemy również na układzie nerwowym autonomicznym, ale jak już było wczoraj wiele razy powiedziane, wiedza na temat układu autonomicznego jest wciąż niewystarczająca i wciąż myślę, że to jest przyszłość. Tu przedstawiam te elementy somatycznego układu nerwowego, przez które najczęściej zadajemy informacje leczące i no możemy wymienić te najbardziej charakterystyczne, jak stawy międzywyrostkowe, jak więzadła nadkolcowe, więzadła międzykolcowe, kręgosłupa i inne. Wykorzystujemy również elementy regulacyjne segmentu ruchowego. Bardzo często pracujemy przez korzeń grzbietowy i to polega na tym, że wykorzystujemy struktury unerwione przez ten korzeń grzbietowy, na przykład więzadło nadkolcowe czy międzykolcowe, a chociażby skórę grzbietu i tkankę podskórną i działając przez nie regulujemy całą sieć struktur, które właśnie korzeń grzbietowy unerwia. Korzeń brzuszny również wykorzystujemy, na przykład poprzez pracę z tkankami miękkimi, poprzez pracę z mięśniami. Okazuje się, że o czym wielokrotnie w ogóle nie myślimy i nie bierzemy tego pod uwagę, my również pracując poprzez układ nerwowy somatyczny i autonomiczny możemy mieć wpływ na narządy immunoreaktywne, czyli tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy dużo więcej informacji na temat układu autonomicznego, być może wypracowalibyśmy metody zwiększania odporności w różnych chorobach, na przykład w chorobach onkologicznych, o których tak dużo mówiliśmy podczas naszej sesji.
No i tu wiemy, bo to jest układ somatyczny. TH1, TH2 górny piersiowy, to jest grasica, szpik kostny mózgu. Wielokrotnie wykorzystujemy to, w ogóle nie myśląc o immunologii. Środkowy piersiowy i przejście piersiowo-lędźwiowe, śledziona, jelito grube, jelito cienkie. Pracując w terapii manualnej mamy wpływ na te narządy poprzez kontakt czy poprzez związki odruchowe z tymi segmentami ruchowymi. Czy pracujemy z układem autonomicznym? Oczywiście, proszę popatrzeć. Część współczulna to są segmenty ruchowe od TH1 do L3. A więc wszystkie narządy wewnętrzne unerwione z tamtych rejonów, zaopatrywane z tamtych rejonów, to są te narządy, na które my wpływamy poprzez pracę z tymi częściami kręgosłupa. I jeszcze część przywspółczulna układu autonomicznego. Połączenie głowowo-szyjne i stawy krzyżowo-biodrowe, bo tak naprawdę te ośrodki, które znajdują się w stawach krzyżowo-biodrowych, to jest suma segmentów S1, S2, S3, S4. I dalej połączenie głowowo-szyjne, a więc jądra nerwów czaszkowych. I również można zastanowić się, dlaczego pracując z połączeniem głowowo-szyjnym nagle mamy reakcję na poziomie słyszenia, widzenia, czy na przykład w dolegliwościach twarzo-czaszki. Wiele lat temu już mój przystojny mąż Andrzej Rakowski opracował i opisał szlak migrenowo-wegetatywny i tu ten szlak migrenowo-wegetatywny po kolei będę charakteryzowała, ponieważ te obserwacje były czysto praktyczne. I teraz, jak mamy coraz więcej informacji na temat układu nerwowego i somatycznego, i autonomicznego, okazuje się, że te obserwacje po prostu są bezcenne. I wielokrotnie właśnie bazujemy na tych obserwacjach. Szlak migrenowo-wegetatywny opracowany przez doktora Andrzeja Rakowskiego składa się z trzech poziomów. To są struktury połączenia głowowo-szyjnego od stawów szczytowo-potylicznych do C3, segmenty ruchowe kręgosłupa piersiowego od TH5 do TH8, a także stawy krzyżowo-biodrowe. Proszę zwrócić uwagę, w jakiej kolejności teraz podaję ten szlak migrenowo-wegetatywny, te struktury, a jak będzie za chwilę. Zaczynam omawiać od dołu. Dlaczego? Otóż okazuje się, i to są obserwacje zarówno nasze, jak i niemieckich terapeutów manualnych, że w naszym narządzie ruchu pojawiają się tak zwane rejony kluczowe. Od urodzenia mamy tak zwane rejony kluczowe, które między sobą wymieniają informacje. I w momencie, kiedy my się rodzimy, najwięcej informacji dostarcza nam połączenie głowowo-szyjne. Procesy pionizacyjne i przejście do dwunożnej postawy powoduje, że odwraca się znaczenie tych rejonów kluczowych, czyli podstawowym rejonem kluczowym w momencie, kiedy zaczynamy chodzić, zaczynają być stawy krzyżowo-biodrowe, potem środkowy piersiowy, a potem połączenie głowowo-szyjne. Ale cóż to są stawy krzyżowo-biodrowe? Jeśli popatrzymy na układ nerwowy somatyczny, to są to korzenie od L5 do S5. Ale tu również na poziomie tego rejonu dokładnie pojawia się ośrodek mikcji, pojawia się ośrodek związany z wydalaniem kału, a także z prokreacją. Czyli tak naprawdę jeśli pracujemy z zestawami krzyżowo-biodrowymi, możemy sobie wyobrazić, że jeśli nasza pacjentka, kobieta nie może zajść w ciążę i nie znaleziono przyczyny obiektywnej, być może stymulując właśnie ten rejon, będziemy mieli jakiś wpływ na to, żeby coś się zadziało pozytywnego akurat w tym względzie. Segmenty ruchowe kręgosłupa piersiowego środkowego. Układ somatyczny to są segmenty od TH5 do TH8. Ale proszę popatrzeć, to jest również unerwienie narządów takich jak wątroba, jak żołądek, trzustka. Podaję tu również inne narządy, między innymi serce i płuca. Najważniejsze, jedne z najważniejszych narządów w naszym organizmie. Dlatego, że układ nerwowy współczulny nie jest bardzo ściśle przypisany do danych segmentów. On się bardzo często kilka segmentów w górę i w dół jakby przenosi jego informacje. I struktury połączenia głowowo-szyjnego. Jeśli chodzi o układ somatyczny, to jest połączenie głowowo-szyjne do C3. Jeśli chodzi o układ nerwowy autonomiczny, to są
przy współczulnej jądra nerwów czaszkowych, okoruchowego, twarzowego, językowo-gardłowego i błędnego, a także znajduje się tu rdzeniowe jądro nerwu trójdzielnego. W ten sposób możemy wytłumaczyć bardzo wyraźny wpływ pracy z połączeniem głowowo-szyjnym, na przykład na trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym, na przykład na jakieś problemy z bólem oka niespecyficzne, na przykład na problemy ze słyszeniem, którego przyczyn nie znaleziono w obiektywnych badaniach. To, co jednak jest bardzo, bardzo ważne, to to, że 85% układu nerwowego to włókna autonomiczne. I to, co jest dalej bardzo ważne, to to, że układ autonomiczny w taki sposób funkcjonuje, że przekracza granice segmentów, czyli reakcje tak naprawdę my nie jesteśmy reakcji przewidzieć w stanie. Za mało wiemy. W związku z tym, jeśli na temat układu nerwowego somatycznego trochę wiemy, na temat układu nerwowego autonomicznego niewiele wiemy, co zrobić, żeby w praktyce radzić sobie z tym, co najtrudniejsze. Trzeba się według mnie, według nas skupić na praktyce, obserwować tak naprawdę pacjentów i na podstawie wieloletnich obserwacji utworzyliśmy taki algorytm postępowania generalnie z pacjentami z zaburzeniami czynności narządu ruchu, jak również z tymi pacjentami niczyimi. I teraz ten wykres może wygląda trochę zniechęcająco, bo jest duży, ale ja omówię pokrótce każdy z elementów. Niezdefiniowane przyczyny objawów chorobowych. Do naszych gabinetów zgłaszają się coraz częściej pacjenci, którzy mają nie tylko ból i niesprawność, ale też na przykład podwyższone ciśnienie krwi, na przykład objawy czy padaczkę, taki przykład będę podawała, podwyższone OB, jakiegoś rodzaju zaburzenia narządów wewnętrznych bez przyczyn organicznych. To są dla nas wszystko przyczyny niezdefiniowane. Dalej, wywiad. Nie będę tu się zatrzymywała, bo myślę, że w każdym przypadku każdy z Państwa ten wywiad ma w swoim arsenale działania, więc to pominę. Analiza dokumentacji medycznej, bardzo ważny element. Tu na podstawie tej analizy kwalifikujemy pacjenta do dwóch grup. Albo jest to pacjent, który ma zaburzenie czynności i w badaniach organicznych jest czysto, albo jest to pacjent, który ma chorobę organiczną, ale oprócz tego dodatkowo ma jeszcze zaburzenie czynności narządu ruchu. My obserwujemy, że niemalże każdemu, a właściwie każdemu procesowi morfologicznemu towarzyszą zaburzenia czynności narządu ruchu. I wtedy ten pacjent powinien być prowadzony przez lekarza. My jesteśmy tym ogniwem uzupełniającym. Następnie rentgen i inne badania obrazowe. Wczoraj usłyszałam, że fizjoterapeuci czy terapeuci manualni nie mają prawa opisywać rentgena. Owszem, nie mają, ale mają prawo i obowiązek interpretować rentgen, żeby praca była bezpieczna, żeby z tego rentgena wyciągnąć podstawowe informacje. I czego poszukujemy? Poszukujemy niekongruencji. Na przykład określamy typ miednicy i w stosunku do typu miednicy oczekujemy odpowiedniej wielkości lordozy lędźwiowej szyjnej, odpowiedniej ruchomości kręgosłupa. W związku z dużą informacją na temat pacjentów hipermobilnych chcę podkreślić, że według Levitt za Gutmanem opisuje, że tak naprawdę, aby móc mówić o nadruchomości, trzeba ocenić najpierw, jaką konstytucję ma pacjent. Może to jest jego cecha. Dalej, poszukujemy miejsc o zmniejszonej odporności na przeciążenie. I tu takim miejscem będzie nie kręgozmyk, nie to miejsce, tylko prawdopodobnie będzie kompresja na poziomie torebki stawu międzywyrostkowego i czy trakcja tu, a kompresja na poziomie więzadeł nadkolcowych, międzykolcowych. Czyli tak naprawdę kręgosłup nie boli. Bolą inne struktury, które albo uległy kompresji, albo trakcji. Dalej poszukujemy zmian strukturalnych i chcę podkreślić, że nasze obserwacje pokazują, że zmiany strukturalne prawie nigdy nie idą w parze, nie są proporcjonalne do objawów, do nasilenia objawów i jakości i ilości tych objawów.
I tu specjalnie wybrałam zdjęcie takiej pacjentki, która ma, jak Państwo widzą, wrodzoną dysplazję i zwichnięcie obydwu stawów biodrowych, operowana w dzieciństwie jeszcze przez profesora Degę. I dlaczego umieściłam tutaj to zdjęcie? Otóż okazuje się, że ta pacjentka w ogóle nie cierpi na dolegliwości z rejonu stawów biodrowych, miednicy, kończyn dolnych. Ona zgłosiła się dlatego, że bolał ją staw ramienny. Od wielu lat chodzi na kulach. I dalej, poszukiwanie zaburzeń funkcji na zdjęciach czynnościowych. Tu zdjęcia w skłonie w przód, w tył, w stosunku do postawy habitualnej. One pokazują nam, który z segmentów może być zaburzony. Czyli to nie jest tak, że my tylko palpacyjnie wyszukujemy segmentów zaburzonych czy zagrożonych. Do tego służą również badania obrazowe. I dalej, hipotezy na temat struktur anatomicznych, które biorą udział w procesie. Czyli tak naprawdę na podstawie wywiadu i tego, co zrobiliśmy do tej pory, stawiamy sobie pytanie, która struktura w narządzie ruchu jest odpowiedzialna za konkretny objaw. I wieloletnie obserwacje Andrzeja Rakowskiego, potem moje razem z nim, potem naszego zespołu, opisały wiele struktur. Czyli my tak naprawdę wiemy, że jeżeli pojawi się na przykład ból stawu kolanowego, to ból stawu kolanowego, to za ten ból stawu kolanowego, który nie ma zmian organicznych, staw kolanowy jest zdrowy, nie było wypadku, nie było urazu, a pacjent mówi, boli mnie kolano. Wielokrotnie to się zdarza. My wiemy, że na jego ból może mieć wpływ staw biodrowy, może mieć wpływ więzadło biodrowo-lędźwiowe, więzadło krzyżowo-guzowe, a także segmenty przejścia piersiowo-lędźwiowego. I później w terapii, w badaniu dopytujemy organizm, które z tych miejsc zmieni obraz w teście kontrolnym, na przykład w klęku, który powoduje ból tego kolana. Wykonujemy badania manualne, testy czynnościowe, palpacje, różnicowanie. W zależności od tego, jakim Państwo systemem się posługują, to pewne badania i pewne testy są wspólne. I tu nie będę ich omawiała, bo to nie jest czas na to, ale jest ich bardzo dużo. Ja tu wymieniam tylko niektóre z nich, w zależności od tego, z jakim problemem mamy do czynienia. I dalej. Pozwalamy sobie również na odesłanie pacjenta z powrotem do lekarza, ponieważ zdarza się, że niektórzy nasi pacjenci mają za małą diagnostykę albo niektóre problemy nie są wyjaśnione. I dobrym przykładem tego jest pacjentka, która zgłosiła się z powodu do bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, przyniosła stos dokumentów, ale jednocześnie na moje pytanie, co jeszcze pani dokuczona, powiedziała, nie mogę odwieźć stawu ramiennego powyżej tam 30 stopni. Wobec tego proszę dokumenty, badania tego stawu ramiennego, nie mam nic. I po odesłaniu tej pacjentki okazało się, że zerwany jest mięsień nadgrzebieniowy. Czyli tak naprawdę to jest pacjentka wtedy do ortopedy, chirurga, nie do nas. I do tej pory, to co pokazywałam do tej pory tak naprawdę, to myślę, że to jest znane Państwu, że w niemalże każdym systemie tak jest. Ale teraz zaczyna się trochę inaczej. Tak, w naszym systemie zaczynamy patrzeć na pacjenta inaczej. Stawiamy sobie diagnozę czynnościową, czyli nie diagnozę związaną z ICD-10, tylko diagnozę dotyczącą konkretnych struktur anatomicznych. I ta diagnoza jest na teraz, na dzisiaj. Czyli dzisiaj pacjent może cierpieć na zespół więzadła krzyżowo-guzowego, ale jak ja dzisiaj popracuję z więzadłem krzyżowo-guzowym, on w przyszłym tygodniu, kiedy będę kontynuowała terapię, może mieć rozpoznanie zespół więzadła biodrowo-lędźwiowego, bo krzyżowo-guzowe już jest nieaktywne, ale nadal aktywne biodrowo-lędźwiowe. W tej diagnozie czynnościowej bierzemy pod uwagę również psychogenność, ponieważ w wywiadzie zadajemy dużo pytań odnośnie środowiska pacjenta, odnośnie jego wzorców rodzicielskich i w związku z tym możemy również postawić taką diagnozę jak na przykład syndrom dorosłego dziecka alkoholika czy zespół ojca tyrana itd. Podejmujemy próbę leczenia i ta próba leczenia tak naprawdę ma za zadanie odnajdywanie stref dostępu do aferencji, czyli już wiemy, domyślamy się, a potem przez testy kontrolne namierzamy struktury aktywne, a teraz zadajemy organizmowi pytanie, czy ty jesteś strefą dostępu do aferencji, bo może być tak, że struktura jest aktywna, ale nie jest tym otwartym oknem. Dzięki czemu my możemy to zrobić? Tylko i wyłącznie dzięki
organizmowi i reakcji w teście kontrolnym. I co to jest ten test kontrolny? Test kontrolny to jest jakaś funkcja, jakiś ruch, który pacjent albo nie może wykonać, albo jest bolesny, albo jest ograniczony i który może być powtórzony za chwilę po to, żeby po zadaniu tego bodźca zabiegowego, żeby zobaczyć, czy jest jakaś zmiana. I tu w tym wypadku widzimy ograniczony bólem skłon w przód, przed techniką zabiegową, po technice zabiegowej. Jeśli ten skłon w przód się pogłębia lub pogarsza, czyli jest zmiana na plus lub na minus w teście kontrolnym, to my wiemy, że to jest strefa dostępu do aferencji. Tylko niekoniecznie musimy w tym momencie pracować z tą strefą, ponieważ jeżeli jest na minus, to chcemy, żeby była poprawa od razu, szukamy innej strefy, ale prawdopodobnie wrócimy. Jeśli jest na plus, trzeba kontynuować poszukiwania i pracować dalej. Wykonujemy szereg technik zabiegowych, biomechaniczne, odruchowe, słowne. Tu też nie chciałabym się dłużej zatrzymywać nad charakterystyką tych zabiegów. Chcę jednak podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Otóż myślę, że w wyobraźni wielu lekarzy terapia manualna holistyczna kojarzy się z technikami twardymi, chiropraktycznymi. Terapia manualna holistyczna, w której pracujemy, stosuje bardzo dużo technik delikatnych, łagodnych i miękkich i w związku z tym tylko niektóre tak naprawdę zabiegi są te takie klasyczne, chiropraktyczne, ale wymieniamy je tu i Państwo mają mobilizację z impulsem, mobilizację czynną i tak dalej. Techniki odruchowe, bardzo ważna technika mobilizacja per rectum. Tu jakby w odpowiedzi na wywołanie, że polscy fizjoterapeuci nie potrafią zajmować się dnem miednicy. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę na ten temat podyskutować, ponieważ ta mobilizacja per rectum jest świetnym zabiegiem odruchowym i myślę, że zdecydowanie więcej w tym zabiegu dotykamy, interpretujemy, uczymy pacjentów niż prawdopodobnie nasi francuscy czy niemieccy koledzy. I dalej techniki słowne, czyli tak naprawdę opracowaliśmy z Andrzejem Rakowskim coś, co nazywamy terapią edukacyjną. To jest zespół procedur, które ma za zadanie korygować nasze wzorce, które są niekorzystne. No i potem ta interpretacja w teście kontrolnym. Test kontrolny nam mówi, tak, jesteś w dostępie do aferencji albo nie, poszukuj dalej. I po wykonaniu szeregu procedur takich technicznych, po wielokrotnym interpretowaniu testu kontrolnego, uczymy pacjenta terapii edukacyjnej do domu. Czyli oprócz tego, że on ma wykonany zabieg, równolegle przebiega cały czas edukacja. I pierwszym czynnikiem tej terapii edukacyjnej to jest rozpoznanie czynników negatywnego stymulowania, czyli czegoś, co albo wywołało ten proces patologiczny, albo w tej chwili podtrzymuje i nie daje pacjentowi wyjść z tego procesu. No może to być chociażby syndrom DDA, czy na przykład pracoholizm, różnie. I dalej, i kolejne elementy to techniki pracy z myślami, cele życiowe, proces wybaczania, pojednania, etapy żałoby, najróżniejsze techniki. My nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami, ale skończyliśmy wiele kursów, wiele warsztatów, szkół właśnie psychologicznych, psychoterapeutycznych i odnosimy to do narządu ruchu, głównie edukujemy pacjentów. Autoterapia jest niezwykle cenną i ważną częścią naszego systemu i musi być zaangażowana w tym całym procesie, ponieważ po pierwsze dynamizuje proces terapeutyczny aktualny, po drugie ma za zadanie doprowadzić do równowagi mięśniowej, stawowej w procesie, a po trzecie powoduje to, że pacjent nagle staje się członkiem zespołu terapeutycznego, czyli tak naprawdę pacjent zaczyna czuć odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie. Kto wie, czy nie bardziej niż my sami, czyli jakby odwracamy w ten sposób podejście pacjenta do jego problemów zdrowotnych. I tu pewne elementy z autoterapii też nie będę omawiała, bo to nie czas na to. I w końcu to wyeliminowanie czynników negatywnego stymulowania. Jest to bardzo ważny czynnik. Wyobraźcie sobie Państwo, że pacjent
ma jakiś problem no, z żuchwą, powiedzmy trzaski w stawie skroniowo-żuchwowym. I teraz ma nawyk kompulsywnego rzucia gumy wiele godzin w ciągu dnia. Trzeba to wyeliminować i czasami wystarczy dyscyplina i uważność i wiedza na ten temat, żeby wyeliminować. No, trudniej nieco byłoby wyeliminować na przykład niekorzystne relacje w środowisku, ale uczymy pewnych sposobów zachowań, porozumiewania się i tak dalej. I w końcu wizyta kontrolna dla pacjentów niczyich, dla pacjentów trudnych. Wizyta kontrolna jest niezbędna, dlatego że najczęściej to są pacjenci, którzy cierpią na swoje dolegliwości kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I trudno sobie wyobrazić, żeby po turnusie terapeutycznym, który trwa 5 dni lub po 5, 7 spotkaniach, żeby ten pacjent już był zdrowy i żeby był w równowadze. Dlatego umawiamy się po kilku tygodniach, kilkunastu tygodniach od zakończenia terapii na kolejne spotkania. Często mamy kontakt telefoniczny, mailowy po to, żeby pacjent czuł po pierwsze wsparcie, po drugie, żeby miał pewność, że proces terapeutyczny idzie w odpowiednim kierunku. I wnioski z tej części. Postępowanie z pacjentem cierpiącym z powodu dolegliwości, których przyczyny nie zdefiniowano, jest trudne, ponieważ wymaga całościowego, holistycznego spojrzenia na jego problem. Pacjent cierpiący z powodu dolegliwości, których przyczyn nie znaleziono w badaniach medycznych, powinien być zakwalifikowany do leczenia czynnościowego, nawet jeżeli objawy sugerują chorobę organiczną. Warunkiem skutecznego leczenia czynnościowego jest nie tylko zidentyfikowanie struktury generującej objaw, ale również tkanki wytwarzającej dostęp do aferencji. Wykorzystanie wiedzy na temat układu nerwowego somatycznego i w szczególności autonomicznego z uwzględnieniem charakterystyki objawowej tkanek daje szansę na pomoc tak zwanym pacjentom niczyim. Uważamy, że te zasady badania, terapii powinny być wdrożone nie tylko w naszym systemie, nie tylko w naszych gabinetach, ale również powinno się tego uczyć na uczelniach, ponieważ jest to naprawdę skuteczne. I teraz chciałabym Państwu przedstawić studium przypadku jednego pacjenta, pacjenta niezwykle trudnego. Jak się zgłosił do gabinetu, zadałam sobie pytanie w ogóle, czy mogę się nim zajmować, ponieważ tak naprawdę powiedział moim życiem rządzi padaczka od 2008 roku. W związku z tym zadałam sobie pytanie, czy to do mnie, czy być może nie trzeba odesłać do neurologa. Na co pacjent powiedział, proszę pani, ja od tego czasu jestem non-stop u neurologa, non-stop u kardiologa, jestem pod ich stałą opieką, biorę regularnie leki i nie funkcjonuję. I zaraz opowiem, dlaczego nie funkcjonuje. Mężczyzna, lat 41, informatyk, młody człowiek. I teraz w wywiadzie padaczka, określał to jako aura padaczkowa. Tak nazwali lekarze, którzy się nim zajmowali i tak jakby tego się trzymał. I ta aura przedpadaczkowa polegała na tym, że pojawiały się bóle głowy, zawroty głowy, oczopląs, szumy w prawym uchu, mrowienia prawego policzka, drętwienia rąk, w końcu nudności i ten pacjent musiał się położyć. Około 4-5 godzin musiał spać, leżeć po to, żeby to się uspokajało, po czym zaczynał funkcjonować. Więc proszę sobie wyobrazić, jak on funkcjonował w nocy i rano. Wielokrotnie nie mógł jeździć autem. Musiał zacząć prowadzić pewną działalność w domu jako informatyk. Również rodzina w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ trudno funkcjonować z takim człowiekiem. I objawy towarzyszące. Ścieranie zębów, zaciskanie zębów, problemy z brzuchem, zdęcia, biegunki, kłucia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, strzelanie kolan, bóle prawej pięty. Ja tu nie napisałam bardzo ważnej informacji, objawy astmy ostrzelowej, ponieważ wtedy, kiedy on się zgłosił, tego nie było. Ale regularnie nawracały się duszności, które były traktowane jako astma ostrzelowa i w tym kierunku też był diagnozowany. I diagnoza lekarska, padaczka z napadami częściowymi prostymi, zespół demielinizacyjny, napadowe migotanie przedsionków, padaczka poudarowa, stan poudarze mózgu, astma ostrzelowa,
i leczenie. Ablacja okrążająca żyły płucne, ablacja cieśni trójdzielnożylnej. Pacjent pozostaje pod opieką poradni kardiologicznej, neurologicznej i tu wypisałam leki, które pacjent regularnie bierze w różnym zestawieniu, ponieważ bez przerwy były jakby próby dopasowania takiego leczenia farmakologicznego, żeby to było dla niego skuteczne. Oczywiście miał ze sobą badania, przepraszam. I chcę zwrócić uwagę głównie na zapis EEG. Proszę popatrzeć, pierwszy zapis. Zapis nieprawidłowy z obfitą uogólnioną czynnością napadową zespołów iglicy fali wolnej. I drugi zapis. Niewielkie zmiany w lewej okolicy skroniowej pod postacią nielicznych pojedynczych fal ostrych i teta na tle prawidłowej czynności podstawowej. Jednak cały czas padaczka. Tak, takie były te pierwsze EEG. I teraz, jakie struktury wyróżniliśmy u tego pacjenta? Były to struktury systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Dla nas to jest zespół przemocy. Najczęściej, jeżeli pojawiają się takie objawy, to w tle pojawia się również alkohol. I u tego pacjenta się to potwierdziło. Alkohol z bardzo takimi traumatycznymi przeżyciami w dzieciństwie i potem porzucone dziecko, ojciec zostawił rodzinę. Wyróżniły się również mięśnie biodrowo-żebrowe, a także więzadło krzyżowo-guzowe, stawy biodrowe, więzadła krzyżowo-biodrowe. Gdybyście Państwo zwrócili uwagę na to, jakbyśmy pogrupowali w to, to wypisz, wymaluj szlak migrenowo-wegetatywny według mojego przystojnego męża. Teraz, jakie były wykonywane badania manualne i testy? Tu podaję tylko nieliczne z nich, ponieważ tak naprawdę na każdym spotkaniu, podczas każdej sesji terapeutycznej, testy i badania są dostosowywane do aktualnego postępu choroby, czy zdrowienia raczej. I badanie wrażliwości uciskowej. To badanie wrażliwości uciskowej służy głównie do tego, żeby zidentyfikować miejsce do nadania informacji, a najczęściej potem wykorzystujemy również do igłoterapii to miejsce. I teraz nasza diagnoza czynnościowa. Dorosłe dziecko alkoholika od ojca. Ogromny problem. To jest problem, który jest do rozwiązania. Natomiast ja za chwilę będę mówiła, jak to się rozwinęło. Zespół systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, zespół więzadła krzyżowo-guzowego prawego, zespół więzadeł krzyżowo-biodrowych obustronnie, zespół mięśni biodrowo-żebrowych. Te mięśnie biodrowo-żebrowe według naszej obserwacji mają ogromne znaczenie, ponieważ tak naprawdę łączą to, co się dzieje na poziomie stawów krzyżowo-biodrowych, z tym, co się dzieje na poziomie połączenia głowowo-szyjnego. No i ten pacjent był niezwykle, świetnie współpracował, niezwykle dobrze reagował we wszystkich testach i próbach kontrolnych, w testach kontrolnych. Te testy były najróżniejsze, ale już później, kiedy nie było bólu głowy, nie było bólu w odcinku lędźwiowym czy w kończynie dolnej, pozostał test kontrolny związany z aurą. Wystarczyło, że w nieodpowiedni sposób zrotował głowę i pojawiały się mroczki, błyski, zawroty głowy. To było bardzo zachęcające do podjęcia pracy właśnie czynnościowej, manualnej z połączeniem głowowo-szyjnym, bo tak się nie zachowuje prawdopodobnie klasyczna padaczka. I teraz techniki zabiegowe. Wykonaliśmy 10 godzin zabiegowych, czyli 10 terapii manualnych, 5 godzin autoterapii, porada dietetyczna i był na zajęciach grupowych z terapii edukacyjnej po to, żeby odkryć te swoje wzorce reagowania emocjonalnego na trudne sytuacje, w odpowiedzi na które to reakcje zawsze reaguje narząd ruchu. Techniki biomechaniczne, tu pokazuję te techniki, które były używane, też nie wszystkie, niektóre z nich, ale generalnie najwięcej pracy poświęciliśmy stawom krzyżowo-biodrowym i środkowemu piersiowemu oraz połączeniu głowowo-szyjnemu. Techniki mobilizacyjne. Były również wykonywane igłoterapie i to dość sporo.
techniki zabiegowe słowne, słowne, czyli terapia edukacyjna. Największym, dla mnie, największym naszym sukcesem, jaki osiągnęliśmy u tego pacjenta, to gotowość rozpoczęcia terapii dorosłego dziecka alkoholika. I autoterapia. Tu w autoterapii chciałabym zwrócić uwagę na środkowy rysunek ten, ponieważ uczyliśmy pacjenta nauczyliśmy wielu technik, ale ta technika była podstawowa do tego, żeby radzić sobie z objawami aury przedpadaczkowej. Co tu mamy? Tu mamy rotację talerzy biodrowych. Lewy talerz biodrowy w tym momencie jest zrotowany w przód, prawy talerz biodrowy jest zrotowany w tył. I przez takie proste, zwykłe ustawienie kończyn dolnych, a przez to w stawach krzyżowo-biodrowych, pacjent mógł opanować aurę przedpadaczkową. To jest po prostu niezwykłe. No i z czynników negatywnego stymulowania to były między innymi postawy, które przyjmował podczas na przykład pracy przy komputerze, podczas rekreacji, ale także relacje w domu. Na skutek swoich doświadczeń te relacje były fatalne. Jego żona brała prawie za każdym razem udział w terapii, ponieważ jej bardzo zależało na tym, żeby on przeszedł wszystko, ponieważ widziała, że zaczyna w domu się normalizować. I wizyta kontrolna. I tu proszę zwrócić uwagę. Aura przedpadaczkowa pojawiała się niecodziennie, co 3 dni i trwała około 1,5 do 2 godzin, jeśli nie robił nic. Natomiast jeśli zastosował mobilizację talerzy biodrowych, aura się nie rozwijała. Bóle głowy zniknęły całkowicie, zawroty głowy zniknęły całkowicie. Szumy w prawym uchu zdarzają się jeszcze czasem, ale dużo rzadziej. Mrowienie prawego policzka pojawia się rzadko, drwienia, mrowienia rąk zniknęły, problemy z brzuchem bardzo się osłabiły, kłucia w odcinku lędźwiowym kręgosłupa zniknęło, strzelanie kolan nie ma, bóle prawej pięty nie ma. Czyli tak naprawdę jakby porównując jego sposób funkcjonowania, ten człowiek odżył, zaczął normalnie jeździć do pracy, zaczął normalnie spać w nocy, ponieważ umiał sobie już radzić. I teraz podsumowując pracę z tym pacjentem, wykorzystanie algorytmu postępowania czynnościowego może być bardzo przydatne, a czasem niezbędne we wspomaganiu leczenia chorób organicznych. Terapia zaburzeń czynności i ich następstw w zgodzie z przedstawionym algorytmem powinna być postępowaniem z wyboru w leczeniu chorób i objawów czynnościowych. Mamy takie przekonanie, że wszędzie tam, gdzie nie ma podłoża organicznego, morfologicznego w objawach pacjenta, to jest dla nas złoty standard. Natomiast wtedy, kiedy jest zdiagnozowana choroba, a pacjent jest bezpieczny dla nas, zawsze podejmujemy próbę leczenia. I jeżeli na próbę leczenia odpowiada dobrze, tak jak ten pacjent, traktujemy to w ten sposób, że zaburzenie czynności na tyle uwikłało tego pacjenta, że nie jest w stanie wyjść z choroby tej podstawowej organicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.